Witam Was ponownie, jesteśmy na kawałku tym, co Wam wspominałem wcześniej. Mamy tutaj, aktualnie poruszamy się po Emilien, po Emilu. Z tej perspektywy nie widać takiego przecięcia, z drugiej strony jak wjeżdżałem, to było to widoczne. Teraz sobie lecę 200 litrów, bo Emil jest dużo niższą odmianą, jeżeli chodzi od odmiana Asory. Miałem to w tamtym roku na poletku, przynajmniej 10-15 cm był niższy przy tej samej regulacji. Także tu na spokojnie sobie lecę zaznaczyć. No i tutaj Wam mówiłem, że tu mam poprawkę, no ale wybieram mniejsze zło. Może jeszcze ten Emil nie jest do regulacji. Może trzeba było tutaj jechać z chwastami i go zostawić, no ale ciężko to określić. No, za chwilę weekend majowy, za chwilę coś tam, w niedzielę możliwy deszcz. No i znowu będzie taka sytuacja, że on mały, a za chwilę wystrzeli nam do góry. Asory już jest większą, także no, też jest dylemat. No, tam na 2 hektary zostawiać, znowu kombinować. A już lepiej tutaj wcześniej zobaczymy, co to wniesie ta wcześniejsza regulacja, aniżeli na te pierwsze kolanko. Ono myślę, że jest, tylko że jeszcze nie jest na tyle oderwane, aniżeli tam przy Asory. Tak mi się przynajmniej wydaje. No. No tak wygląda. Emil sobie, o jest niższy. Tu też nie mogę mu trafić z tą głębokością, tak wiecie, tu był siwy dym, ta pszenica była tu mocno spóźniona, jeśli chodzi o jesień. Ona była wysiana pod koniec października, potem 29, 30, coś takiego, 28, coś w tym rodzaju. No ale tu było mocno po tych międzyplonach wysuszone, to było taki, no można sobie zobaczyć, zresztą wszystko jest na filmie, siew. No i tu już jest chyba, kończył Asory, Asory jest większy, no i teraz tu widać te przełamanie. No. Tu widać dolanie azotu. No nic, ryzykuję, no, widzicie, ona tu też nie jest jakaś tam szałowa taka jakby. A, to może i lepiej. Wałek się nie włączył. No akurat tutaj jest jakiś taki słabszy trochę ten odcinek, też ona widać, że coś tutaj jest nie tak, bo już widać obok Asory. No to jest jakby jeden siewnik będzie jeszcze Emila, obok jest Asory, ona jest dużo większa. Także to są w tym roku bardzo mocne dylematy. Czy czekać, czy poczekać na później, czy jechać i wcześniej. No tutaj chcę przeprowadzić ten zabieg jeszcze grzybowy, bo podejrzewam, że po tych 6-7 godzinach będę mógł wrócić wieczorem. Dzisiaj czwartek, no to w sobotę bym chciał tutaj wykonać jeszcze odchwaszczenie. Mam nadzieję, że mi się to uda, no bo te samosiewy rzepaku już tutaj robią się duże. Tu jeszcze widziałem, że jest mak, że troszkę się tutaj nazbierało tego, mimo że ta pszenica była wyszpilkowana, ale co to się stało, nie wiem, że tutaj tak przepuściło te oprysk. No ale dobra, no bo ten rzepak gdzieś tam utrwał, ten duży, to jest ten duży rzepak potarmoszony i tutaj te środki mogły na niego nie zadziałać kompletnie. No i znowu jakieś tam doświadczenie polowe. No mówię, no tutaj ten Emil jest dużo niższy. Czy on tutaj był błędnie posiany? No ciężko mi to określić, no ale tak. Jak są dobre warunki, to Emila do końca października można siać.
bo on się nie nadaje na późne siewy. Także tutaj gdzieś mniej więcej to było zachowane, tylko że nim on wyszedł, nim to było to wszystko suche, leżał sobie w popiołku, czekał na jakiś tam deszcz. Było to też rozpylone, bo to było talerzowane, gruberowane, talerzowane, przepraszam, talerzowane, gruberowane, talerzowane. Przez to wszystko przeleciała wrona aktywna jeszcze i też może być, że ta ziemia była za bardzo wyproszkowana. Się Krisu zagadał, tu jedziemy bez regulacji. Pałek można rozłączyć, tak wyglądają te większe rzepaki, ci co siali w sierpniu. Już zaczynają kwitnąć. No jest tu do poprawki na pewno, dlatego mówię, że jest to widoczne. Tutaj bym sobie załączył połówkę. Dobra, z pierwszej ciadu. No kurde, z tym wałkiem już mi się ręka ślizga. Troszkę się upociła i już jest koniec. No i tak wygląda Asory. Dobra, minął górkę, minął. No to taka, można powiedzieć, bardziej zabawa, aniżeli pryskanie, bo wiadomo, że w jedną beczkę wszystko, jedziemy kompleksowo i mamy z głowy, a tu będę musiał znowu wracać. Teraz tylko pytanie, kiedy wracać? Czy od razu już te kółko kręcić, czy poczekać przynajmniej do tej 17 i wtedy kręcić, by ten środek się chociaż trochę wciągnął, żeby tak nie było, że jeden po drugim. No bo to jednak będzie to ponad 400 litrów wody, czy tam około 400, żeby nie było, że to wszystko będzie za chwilę spływać z tej rośliny. No. Także jest zabawa, no jest tam pszenica w miarę, można powiedzieć, że nie najgorsza, jeśli chodzi o tutaj te warunki, które ją spotkały. O, rumianek mi się tutaj trafił, jeden, drugi, no także jest tutaj. Trzeba wjechać właśnie do tego grzyba, przydałoby się dzisiaj. Myślę, żeby spokojnie po tych 5-6 godzinach można wracać. Nawet nie wiem, kiedyś oglądałem w Kieczu, to jeden ciągnik jechał, a drugi za dupą, także chyba też coś tam, coś jak byłoby za dużo, i, ale co oni robili, nie mam pojęcia, że tak jeden właśnie po drugim, jeden przejechał, drugi wjeżdżał i jechał, ale co tam oni robili, stosowali, no to nie mam pojęcia. No tutaj jeszcze jadę z tą regulacją, ta górka bardziej się tam już pokazuje, także jeszcze na tym siewniku mogę sobie tutaj przelecieć. No ogólnie, no nie wygląda to ta pszenica tutaj za rewelacyjnie, ale też nie jest jakoś tam przesadnie dobitnie mała, tak? Miejmy nadzieję, że teraz troszkę wody tu spadło, troszkę tego ciepła przyjdzie, tam widziałem 15-16 stopni, to już jest tam, jakby to słońce będzie operować, troszkę ogrzeje i to powinno sobie tutaj strzelić za chwilę do góry, także tutaj ta regulacja, wydaje mi się, że no można byłoby poczekać do soboty, ale to znowu z tymi chwastami i tak, no ciężko tutaj. Ja też nie wiem, czy to są dobre decyzje podejmowane, także czas weryfikuje. No to już na uwrociu znowu dużo większa, no i tak znowu przeczekanie, no to znowu uwrociu będzie za chwilę drugie kolanko, tu będzie pierwsze. A z ciekawości wyjdę, zobaczę, jak to tam wygląda. Jak to wygląda? Z ciekawości wyjdę, zobaczę. No, jest tutaj tych kwaściorów, zobaczcie. Tutaj najwięcej było maków w rzepaku. Się zastanawiałem, co to jest. Najprawdopodobniej to wydaje mi się, że jest mak. Jak się mylę, to mnie poprawcie. No dobra, weźmy sobie taką jakąś większą. Zobaczcie, jaki Asory ma system korzeniowy. No już. Pszenica nie jest duża, a... No i zobaczcie, no ta wilgoć, no, to jest ziemia złamana, tak? Spadło tego deszczu, ale to on tu bardzo szybko ucieka, bo tu nie ma wiązania się po prostu. 5 pędów, ale nabiła.
szukajmy tego głównego albo jednego z większego pęda. No, to to pierwsze kolanko już jest tutaj daleko. No też, no także ona się tutaj nadaje, no. Ona się tutaj nadaje do regulacji, także tutaj nie ma nawet na co czekać, trzeba wyregulować. Zrobić te chwasty, póki to jeszcze wszystko jest małe, żeby to odchorowała i... No, weźmiemy sobie gdzieś jakąś mniejszą może jeszcze i tutaj... No, przepuściło trochę tutaj nam tych... Szczególnie maków, no i rzepaku. Się poplątały w siebie, że... No, w tej mniejszej jakby się dopiero... Odrywa te kolanko. Takie pół centymetra ma. No to mówię, no. Tam już jest spóźnione, co byłem wcześniej, tu jest tak. Trochę się uwalił wczoraj Kubuś przy rzepaku. No bo to już był wieczór, maś. No i niepotrzebnie mi tylko wieje. No to dobra. To ja kończę. Mam nadzieję, że tutaj no poprawka się szykuje. Dlatego dzisiaj przydałoby się zrobić tą regulację. I jeszcze dzisiaj tutaj skoczyć priorytetowo tutaj przynajmniej z grzybem. No i wtedy w sobotę po tych dwóch dniach, ciepłych dniach myślę, będzie można skoczyć tymi chwastami. No bo no zaraz tutaj też dostaną jakby nuki. Będzie problem tutaj z zatrzymaniem tego. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć.